Dzień dobry widzowie Kawaliada TV. Mamy piękny, no choć niestety trochę deszczowy poranek w Krakowie. Jesteśmy na Tauron Arenie. Przed nami ostatni dzień rozgrywek w ramach Kawaliada CSI2W w Krakowie. No i niestety, albo stety, powoli zbliżamy się do końca już tych. Za nami finał małej rundy, a razem ze mną, zanim przejdziemy do kolejnych konkurencji, dyrektor zarządu infrastruktury sportowej Krzysztof Kowal oraz Radek Kulupa, znany naszym widzom dyrektor Kawaliada Tour. Panowie, no powiedzmy nieskromnie, ale bardzo szczerze, czy jesteśmy zadowoleni z Kawaliady na Tauron Arena Kraków? Znaczy ja zacznę od tego, że oczywiście bardzo szkoda, że dzisiaj jest niedziela, że to się już kończy. No myślę, że 4 dni wspaniałej zabawy, jesteśmy wszyscy zachwyceni, rozmawiałem z zawodnikami, są również zachwyceni, rozmawiałem z organizatorami, są również zachwyceni, więc ja myślę, że jeżeli tym zachwytem zarazimy wszystkich, to w przyszłym roku ta Kawaliada będzie jeszcze większa i jeszcze lepsza. No właśnie, panie doktorze, proszę powiedzieć o tym coś, czy możemy zdradzić chociaż odrobinę tajemnicy, bo wiemy, że Kawaliada w przyszłym roku w Krakowie na pewno się odbędzie, dzięki państwa uprzejmości i naszej, no można myślę, że po tych latach spokojnie powiedzieć, bardzo dobrej współpracy, a czy jakieś plany dalej? Oczywiście pierwszą takim może małym kamyczkiem jest to, że zawodnicy mówią, że ta rozprężalnia jest trochę za mała. Z panem dyrektorem już rozmawialiśmy, że w przyszłym roku na pewno będziemy chcieli ją powiększyć, czyli zrobić ją poza areną, a spowoduje to również to, że wtedy parkour jest jeszcze większy, więc myślę, że wtedy zawodnicy będą się czuli naprawdę jak na największych wyścigach czy turach w Europie. A proszę powiedzieć, jak pan ocenia krakowską czy małopolską publiczność? No myśmy się założyli z panem dyrektorem, że w sobotę padnie rekord i z tego co wiem nieoficjalnie padł i to bardzo dobrze, bardzo grubo pobity, czyli mamy znowu największą publiczność na zawodach jeździeckich w Polsce. No z tego się należy tylko cieszyć. Tych klubów, klubików starnień powstają jak grzyby po deszczu i mam nadzieję, że będzie ich coraz więcej, bo to wspaniały sport. Bardzo się cieszymy. Radku, czy powiesz nam 2 słowa o tym rekordzie, który właśnie wczoraj pobiliśmy? Zdecydowanie tak, jesteśmy niesamowicie dumni, bo blisko 7 tysięcy osób zasiadło na trybunach krakowskiej Tauron Areny. Została wypełniona, jak na drugą edycję, to jest naprawdę praktycznie dwukrotnie zwiększona liczba pasjonatów, którzy zasiedli i niesamowitą atmosferę wytworzyli. Ja jestem bardzo dumny z tego, że Kraków tak szybko uczy się kawaliady i daje się porwać tym wszystkim jeździeckim emocjom. Naprawdę do dzisiaj wszyscy wspominają to, co działo się wczoraj na trybunie Tauron Areny. To może przewrotnie zapytam teraz ciebie, jako no, tak na dobrą nas, fragmentu organizatorów. Jak ty uważasz, że my wpisujemy się w te wszystkie działania, które podejmuje Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, my z Kawaliadą? My z Kawaliadą przenosimy tutaj nasze oczywiście już prawie 10-letnie doświadczenie w organizacji Kawaliady, a jeszcze dłuższe, bo blisko ćwierćwieczne, jeżeli chodzi o organizację imprez jeździeckich, ale najlepsze doświadczenie, wspaniały zespół, zgranie musi mieć odpowiednie miejsce. Musi mieć miejsce, w którym będzie można odpowiednio to pokazać i zrealizować te zawody na najwyższym poziomie. Tauron Arena jako największa hala widowiskowo-sportowa w Polsce daje takie możliwości. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że tu jesteśmy. Zawodnicy też sobie chwalą. No i widzę tylko świetlaną przyszłość przed Kawaliadą w Krakowie. Panie dyrektorze, proszę jeszcze powiedzieć, w jaki sposób dla państwa, jako dla Zarządu Infrastruktury Sportowej, ten kamyczek jeździecki, który troszeczkę Kawaliada wrzuciła do państwa podstawowej działalności, czy pan obserwuje, w jaki sposób to procentuje na przykład na inne dziedziny albo po prostu na dziedzinę jeździectwa? Znaczy myśmy po raz pierwszy, jeżeli Kawaliada miała się odbyć w zeszłym roku, zastanawialiśmy się, co się stanie, prawda? Nie wiedzieliśmy, jaka będzie publiczność, jaki będzie odbiór. Już w zeszłym roku sukces był generalny, można powiedzieć, bo tylu kibiców, te recenzje PO były znakomite. W tym roku to jest jeszcze lepiej. My oceniamy, że to się wprost proporcjonalne do tego, jak powstają nowe starniny, nowe kluby jeździeckie. Więc myślę, że takie sporty właśnie, które uczą dzieci wytrwałości, które już od najmłodszych lat właściwie można uprawiać, my jesteśmy bardzo zadowoleni, że właśnie taki sport w Krakowie będzie się jeszcze bardziej rozwijał. Znaczy jest szansa, że skoro Kraków jest w zasadzie jedną z polskich stolic biegania, będzie również jedną ze stolic polskiego jeździectwa? No ja tylko wspomnę, że my mamy niesamowite tradycje historyczne, jeżeli chodzi o jeździectwo, więc myślę, że mogę zadeklarować, że na pewno będziemy dbać i będziemy rozwijać te klubiki, które powstają i na pewno będziemy chcieli, aby w Krakowie powstały 2 przynajmniej mocne ośrodki jeździeckie, aby po prostu było od kogo brać przykład, aby młodzież mogła się uczyć
i żeby ten sport się rozwijał. Cieszymy się tylko wyjątkowo na taką współpracę. Moimi gośćmi Krzysztof Kowal, zarząd infrastruktury sportowej, Radek Kulupa, dyrektor Kawaliada Tour. Przed Wami za chwilę konkurs, finał Kawaliady Future, ale nie rozłączajcie się tak szybko. Za chwilę jeszcze zanim połączymy się z młodym konkursem i zobaczymy rozgrywki najmłodszych, będę miała jeszcze jednego gościa. Wszystko, co chcecie na żywo, na stałe oglądać, dostępne jest na livekawaliada.pl. Zapraszam serdecznie.